Naprawdę? Są wulgarne. One weszły na wyższy poziom. Co jest? Okej. Łada. Łada! Ah! Czy jednak sen? Łada! Nic ci nie jest? Sen. Łada? Memoka? To ja. Możesz stanąć? Obudziłaś się, Łada Noharo? Co się stało? Ej, to moje słowa. Co się stało? Królestwo Totsusa. Ho? Gdzie jest Samekichi? Przyniósł cię tutaj. Ha? A potem zostawił. Tak myślałam, że coś jest nie tak i Raju, miałam rację. Co to znaczy? Czy Samekichi ci pomógł? Wokół jest chaos, wszyscy walczą z tymi dziwnymi gośćmi. Fukami i Dolfi też. O nie, muszę iść. Ha? Nic ci nie jest? Łada Noharo, o co chodzi? W porządku. Po prostu trochę boli mnie głowa. Nie czujesz się dobrze, prawda? Księżniczko, ja... miałam sen o przeszłości. Ale... ja nie pamiętam tego, co się wtedy działo. Łada Noharo? Nie jestem pewien, czy to jest odpowiedni czas na takie rzeczy. Ale bariera została zniszczona. Co? Źle ją naprawiłam? Nie ma mowy. Zdecydowanie ją naprawiłaś, Łada. Nie mamy pojęcia, jak do tego doszło. Ale wszystkie kamienie pękły. To musiała być robota Samekichiego, tak? Myślę, że... mylisz się. Łada! Dlaczego nie pamiętam? To jest takie ważne. Ale wiem, co widziałam. Widziałam go. Głowa mnie boli. Moja głowa... Nie, po prostu... To się nie stało. To nie był on. Wystarczy. Nie zmuszaj się. Chodźmy, Memoko. He? Muszę zatrzymać Królestwo Totsusa. Ale... W porządku, Łada? W porządku. Czy... z księżniczką wszystko okej? Nie martw się. Mamy swoich żołnierzy. Helika i Pulmo są na zewnątrz, a Tatsumiya i Sal zostali tutaj. Mamy też strażników wokół zamku, więc nie ma co się martwić. Przejmuj się pozostałymi. Musicie powstrzymać ich od dostania się do zamku. Rozumiem. Łada Noharo, liczymy na ciebie. Tak, wasza wysokość. Księżniczko. Kierunek, w którym to wszystko idzie... No cóż, słabo to wygląda. Gdzie są wszyscy? Walczą. Po całym mieście, tak sądzę. Okej. Użyjemy skrótu, pośpieszmy się. Tak! To jest cudowne, że widzimy Łada Noharo, która po prostu podejmuje decyzję. Chodźmy bronić naszego rekina. I wszystkich przy okazji.
Naprawdę, to... Pan. To psuje powagę. Aha! Zaszli już tak daleko? Jest ich tak wiele. Ach, walić was. Dobra, chodźmy... O mój Boże! Naklepmy im. Przepraszam bardzo, ale co tutaj zaszło, że one już nie są na hita? Tylko na 3. Ile? Ej, one się opłacają, chodźcie tu. Dobra, to wygląda nieźle. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Misao. Poczekaj. Nie zachowuj się zbyt gwałtownie, ale... Naszym celem jest demon. Tak. Zabawne. Ich jest więcej. Tego pana nie znamy. W końcu mogę poczuć płomienie. Musimy go zatrzymać. Tak. No już, już, już. Jeżeli spróbujecie mnie pokonać, wtedy... Fukami! Dolfi! Ładonohara? W porządku? Tak, w porządku. Co ważniejsze... Ha? Ver? Ej! Czy to jest ten demon, którego ona poznała, o którym mówiła Lomaki? Ładonohara? Cóż, czy to nie jest dziwne? Dlaczego Ładonohara tutaj jest? Chciałabym zapytać o to samo, Ver. Co? Znacie się? Tak, mówiłam, że jestem zaprzyjaźniona z pewnym demonem, pamiętasz? Zaprzyjaźniona? Zrobiło się niezręcznie. O, raju. Więc to jest może Ładonohary. Och, powinnam się poddać. O co chodzi, Ładonoharo? Czy ten demon nie jest po stronie Królestwa Totsusa? He? Nie, nie. Ja jestem najemnikiem. Wziąłem sobie tę robotę, bo miała dobre warunki. O, raju. He? Przepraszam, Ładonoharo, muszę... Hej, Ver, o co tutaj chodzi? O, już tutaj? Księżniczka Totsusa. No cóż. O raju. Czy to jest morska wiedźma? Co to jest? Na to wygląda. Taka niecierpliwa, księżniczko. Ha, chcę pozbyć się ułomi tak szybko, jak będę w stanie, a w zasadzie zaszlachtować ją. Kto? Księżniczka Totsusa. Aha! Zabrnęłaś tak daleko? O nie. Są za naszą księżniczką. Tutaj powinna być bariera, która powstrzymałaby ich przed dotarciem do miasta i zamku, ale co jeśli? Obudziłaś się szybko, ha? Co za dobra wiedźma? Ha, księżniczka we własnej osobie. To musi być super nudne. Memoka. Co? Przyszłam z tatą. Oczywiście. Z tatą? Tata? Ła? Więc ty jesteś królem Królestwa Totsusa? W istocie to ja. Ja jestem królem Artamosem. To coś tu nie gra, prawda? Nie, nie, nie może być. To niewłaściwe. Memoka? Co masz na myśli? Ponieważ
Byłam wcześniej w królestwie Totsusa. I ich król był wielkim, potwornym królikiem, tak? Co ten dziwny robogościu tutaj robi? Jakie to niegrzeczne względem naszej wysokości. Nie, to zrozumiałe, Hafuru. Ach, mam już trochę dość tłumaczenia takich rzeczy, ale... Nie, to ja powinienem się wyjaśnić, księżniczko. Co do... Dziwna wiedźma rzuciła na mnie dziwne zaklęcie, widzicie? Powinno się okazać, że to chlomaki, to już w ogóle byłby... I teraz... Jestem jaki jestem! Ha? Co do cholery? Mecha! Tak, więc nienawidzę wiedźm. Co? To nie jest dobre wrzucać wszystkich do jednego worka, wiecie? Skończyłam z wami. Memoka, nie prowokuj jej. Więc tak! I dlatego wiedźmy... Nie do końca są złe w mojej opinii. Co? Rozumiem. W zasadzie jestem wdzięczny. Jest dużo łatwiej poruszać się, kiedy jesteś maszyną. Tato, wystarczy. O, racja, przepraszam. No dobra, naprzód. Po prostu na mnie zaczekaj, księżniczko Uomi. Zostawiam wam resztę. Ja chyba czegoś nie rozumiem. Bo ich ojciec zdecydował, że Uomi będzie rządzić morzem, więc kim jest ten gościu? Nie ma sprawy. Zniknęli? Poszli do zamku. Po księżniczkę. Musimy się pośpieszyć. Ups, nie mogę na to pozwolić. Ver? Przepraszam, Wadano Haro. Mam robotę. To zawsze było dla mnie najważniejsze. Nie może być. W porządku. Czas wziąć się do roboty. Czekaj. Dobra, nakopmy królika, one dobrze jak śpią. Serio? Te dobre były tam? Te najgorsze zostawili sobie tutaj? No trudno. O, to było najsmutniejsze ban na świecie. Ła, co robimy? Nie ma czasu na wahanie, chodźmy. Tak, tak. Dobrze, ty się zgadzasz. Chodźmy ratować księżniczkę. Gdzie jest reszta królików? Dobrze. Wygląda na to, że z barierą wszystko w porządku. Jak wiele barier mamy w tym morzu? Coś nadciąga. Oto jest. Ha? O nie. Ożeż chuju złoty. A jest ich za wiele. Ban. Ty weź się z nimi dogadaj może, co? Mój Boże. Zdecydowanie za dużo. A, idźcie do domu. Ładno, Haro, co teraz? Jakaś pomoc? Rekin? Czekaj! He? O! Ha! Dobra. You shall not pass. Wszyscy wiemy, co to jest, nie? Nie przejdziecie. Raju! Jest tutaj od cholery królików. Cała armia. Obrzydliwe. Helika? Ładno, Hara, zostaw to nam. Idź dalej. Ale... To tylko małe futrzaki w ograniczonej ilości. Nie mają szans. Tak, nie martwcie się. Raju. Okej. Okay. Dacie sobie radę? Tak. Lepiej nas nie umniejszaj. Jako, że zakłóciliście spokój naszego królestwa... Ukaram was. Przygotujcie się.
Przygotowana? Oj, oni mają przewalone. O, idziemy dalej. Opaki. Ach, Ładnohara. Ładnoharo, dobrze cię widzieć. Dobrze, że jesteś bezpieczna. O, dobra, spokojnie. Nikt nie jest ranny? Nic nam nie jest. Ale kim oni są? Czy to są ci z Królestwa Totsusa? Z pewnością. O nie, zdecydowanie nie przywyknę do takich rzeczy. Wątpię, żeby ktokolwiek przywyknął. O, naprawdę? Jeszcze pomyśleć, że to wszystko po tym wspaniałym bankiecie. A wam nic nie jest? Jest bariera, która powstrzymuje ich przed wejściem do miasta. Jak długo ją mamy? Boję się. No już, 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 nie patrz. Jest tutaj trochę innych dziwaków. Cher i Dolls walczą z nimi na Morzu Koralowym. Ha? Co do cholery? Królestwo Totsusa. Memoko, uspokój się. Jest źle. Sherry Blood wciąż nie doszedł do siebie. Tak, chodźmy tam. Dobra, z tym się akurat zgadzam. Choć przydałaby się Lobko, przydałaby się Chlomaki. Te ryby są uzbrojone. Boże, to jest piękne. Haja. No i bardzo dobrze. To jest armia, której potrzebowaliśmy. A teraz chodźmy ratować krewetki. Halo? A wy jak tam? Co do... Czy to nie jest istne szaleństwo? W istocie. Nie, myślałem już, że to jest pulmo, ale to nie. Przepraszam, przepraszam. Halo? Dziękuję. Tej, podwodne króliki. To mnie dalej bawi. Będzie walka. O nie, o nie, o nie. Kolejny demon. Kochanie! Nic mi nie jest. Kochanie, musisz uciekać. Ja się tym zajmę. Nie mogę. Bandetto. Nie jesteście tacy mocni. Raju. To chyba będzie najbardziej nudna z robót, jaką miałem. Co? Mój mąż jest chory. Gdyby był w swoim normalnym stanie, byłbyś martwy. Doprawdy? O cóż, mam rozkaz, by zabić wszystkich, więc zacznę od was. Au! Ty! Nam wystarczy sama Memoka. Zrób to jeszcze raz. Sherry Blood, Dolos! Ładnohara? Ładnohara? Ha? Kim wy jesteście? Ach, to jest ta wiedźma. Przepraszam, ale nie jestem łagodniejszy dla przyjaciół moich przyjaciół, tak, bo znamy twoją koleżankę, czy tam kolegę, wszystko jedno. Hej, czy jego ramiona są w bandażach? To jakaś moda? Cały czas się zdarza. Nie, durnie, jestem ranny. Raju, nie przywykłem do wody. To był błąd, by brać tę robotę. O cóż, nakopmy mu. A gdybym tak zaczął od was? He? Jesteśmy pod wodą, prawda? Absolutnie pod wodą. Ogień. Hehe. Hehe, o mój Boże. Dobra, nakopmy mu. Fukami. Masz tu kotwicę. Dobra. Gryząca Dolfie to coś pięknego. Zaraz, on nie obrywa. Chłopaki, bo mamy problem. On nie obrywa.
Ej, myśmy już przez to przechodzili. W końcu! Boże, to była tak wymagająca walka, za którą właśnie dostałam 10 tysięcy golda, dobrze? W każdym razie w ogóle on prawie nie łapał damage'u. Okazało się, że muszę rzucać w niego kotwicami, żeby go zdezorientować i wtedy sam się ranił. Gdyby nie ładno Hara i Memoka, to w ogóle byłby koniec. Oh. Ha, nieźle. No cóż... To tyle z mojej strony. Papatki! Nic wam nie jest? Ze mną w porządku, ale mój mąż! Pośpieszmy się i wracajmy do miasta. Dobra. Sherry Blood odpoczywa. Wciąż są osoby, których nigdzie nie widzę. Nic im nie będzie? Mam nadzieję. W każdym razie musimy... Co? Co do... Coś w zamku? Jest źle, pośpieszmy się. Ładna Nohara? Co się dzieje? Nic ci nie jest? Coś cię boli? A po prostu głowa. Nie! Przestań! Co tu się dzieje? Hej! To musi być błąd! Nie zrobiłbyś tego, prawda? Ha. Nie! Nie! Przestań! Pomocy! Ona płacze. Nie! Przestań! Nie chcę tego! Hej, nic ci nie jest? W porządku. Musimy się pośpieszyć. Co ona zapomniała? Które to wspomnienia? Niedobrze. Tu jest... Oho. Okej, okay. Widzę zamek. Wygląda w porządku. Czyżby top 10 słów przed tragedią? Ha? O co chodzi? O! Co do cholery? Tak wiele króliczków. Nie mamy wyboru. Tak, musimy iść tędy. Dla pewności, bo ja wieki nie zapisywałam. Jak on by mi nakopał, to bym płakała i przechodziła wszystko od nowa. A teraz naprzód! I te martwe ryby. Przepraszam, przepraszam. O, skrzynia. Ale dowiedziałam się, po co zbieramy kamizelki ratunkowe. Okazało się, że jak się tym rzuci podczas walki, to nawet daje obrażenia. Wylecz mnie proszę za dyszkę. Okej. Okay. A, teraz ty. Chodź tutaj. Mam kotwicę, będzie dobrze. Ach, znowu się spotykamy. Łada, znasz ją? Nie bardzo. Bardzo przepraszam. Gdybym wiedziała, że jesteś przyjaciółką Ver, byłabym troszeczkę łagodniejsza. Cóż... Nie do końca wiem, czy dobrze rozumiem wiedźmy, ale... Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie wiem. Hej, za kim wy jesteście? Kto wie? Nie wiesz?
Ja po prostu zostałam zatrudniona. Nie mam pojęcia, o co im chodzi. Czy naprawdę musisz robić tak okropne rzeczy, nawet nie wiedząc czemu? Dokładnie tak. Ona jest demonem. Nie potrzebuje powodów. O cholercia. Co teraz? O raju, to nieprawda. Ja lubię rozmawiać. Ale na razie muszę się was pozbyć. Co do... To spojrzenie. Okej, Dolfi mogłaby walczyć na spojrzenia. To jest piękne. Bawicie mnie. Dobra. Nakopmy jej. To już jest przeurocza. I przynajmniej zbiera damage. A, po panie z wcześniej to łatwo było. Elegancko. Lepiej niż się spodziewałam. A teraz... pora się wycofać. Papatki! Dobra, dobra. Co? Dlaczego wszyscy ci goście są czerwoni? Bolą mnie oczy. To jest wasz największy problem? Czerwoni. Co robimy? Co jeżeli oni... Tatsumiyo, ja... powstrzymam ich, zanim dostaną się do zamku. Ale... w porządku. I jeżeli nadejdzie najgorsze, chcę, żebyś... zajmij się wszystkim. Racja. Dlaczego teraz? Oj. Niedobrze. Ja dalej mam wrażenie, że tutaj chodzi o coś więcej. Tylko jeszcze nie wiem o co. Dobra, już widzimy zamek. Mam nadzieję, że wszystko w porządku w zamku. Mam wrażenie, że jednak nie. Ban, o nie! Raju, zaczynam mieć dość tych królików. Może powinnam zostać mięsożercą, a przynajmniej królikożercą. Żartuję! Ktoś nadciąga. Hej, nieźle, Wadnoharo. Czy my z tobą też będziemy walczyć jednak? Cóż, zaskoczyliście mnie. Ver, to znowu ty, demon, odwal się! Przepraszam, no ale jestem w pracy. Ver, proszę, przestań. Tak mi przykro, Wadnoharo, ale przyjąłem robotę, więc... nie mogę tego zostawić, dopóki nie dokończę. Naprawdę mi przykro. Ver, co? Czy nie możesz po prostu zmienić zasad z powodu przyjaźni? Nie. No cóż, to jest demon. Naprawdę mi przykro. Znaczy, to jest chyba ona. Nie mogę się wycofać. A teraz uciekajcie. Co? Czekaj! A, to problem. Pośpieszmy się. Ach, mam naprawdę dość bycia tutaj z tymi głupimi królikami. O? Pan! Okej. Przejdźmy do rzeczy. A, czyli nie walczymy, po prostu lecimy. Turendy. Przepraszam. Po co ja tu szłam? A! Moja orientacja w terenie boli. Dobra. Jeszcze kawałek, przepraszam. Ja już tu byłam! Halo! Proszę mnie przepuścić. Przepraszam! Jak nie nietoperze, to króliki. Z kim tu walczymy? Ha? One się mnożą!
mnożą. Co do cholery, ja wiedziałam, że króliki się mnożą szybko, ale to już przesada. Jakby się klonowały, ha? Jesteśmy otoczeni. Tak troszkę. Okej. On mówi, uciekajcie, poddajcie się. Nie. Czemu ty ich rozumiesz? Nie ma, kurczę, mowy. Odwalcie się. Memoka, przestań. Ja mówię poważnie. Są takie... Naprawdę? Są wulgarne. One weszły na wyższy poziom. Co do chuja? Co jest? Co? To są króliki, prawda? Po prostu króliki. To nie wygląda. Straszne króliki. I one żywią się roślinami? Tak totalnie? Co do... One nie wyglądają, jakby chciały roślinę. Some kitchen help? Raju, ale zrobiliście zamieszanie. Halamaki! Toż, a któż by inny? Halamaki! Czarna wiedźma! Ja też tu jestem! I krewetka! Biedna lobko! Halamaki! Nic ci nie jest! Oczywiście! Ach, możesz być czarną wiedźmą, ale teraz jesteś niczym anioł! Anioł? Zdecydowanie nie! Ale Lady Halamaki, co zrobimy z tymi wszystkimi królikami? To oczywiste, sama wiesz najlepiej. A, masz na myśli... Ładan O'Haro? Tak. Pamiętasz, co ona nam powiedziała? Cóż, to może być wciąż dla ciebie ciężkie, więc pokażę ci, jak to zrobić. O raju, nie narzekaj. Au, rozumiem. Nakarmi się krwią. No, tylko szybko. Biedna lobko. Okej. Lis wzięty. O mój Boże! Lobko! Lobko! Wow! Wszystkie króliki zniknęły. Tak. Mniej więcej tak to działa. Kręci mi się w głowie. Zaraz zdechnę. To wymaga sporo energii od chowańca. Porzuć, a będziesz martwa. Mam na myśli chowańca oczywiście. Halamaki jest okrutna, ale to było cudowne. Nie znowu! O raju, zostaw to nam. Idź dalej, Ładan O'Haro. He? Biedna lobko? Pora oczyścić ulicę. Naprzód, lobko. Jakbyś nie miała żadnych stresów. A no nie! No dalej. Tak, dziękujemy ci bardzo. O, nienawidzę tych królików. Tak. Mój Boże, to było piękne. Naprzód. Oczywiście, że nie przejdę inną drogą, ale tam jest skrzynia, przepraszam. Może się przyda? Okej. Ta cisza mi się nie podoba. O, oczywiście. Idziemy walczyć. Po raz 50. Daj już spokój. Zabrnęliście tak daleko. Ber. Ty nam ani trochę nie ułatwiasz. Myślałam, że zginę. Ups. Ups mi w tyłek!
mój Boże, Memoka. Czy słyszałaś, że dręczy się tych uroczych? Nikt tak nie mówi. Nikt. Ani trochę. O raju. Psujecie imprezę. Wer, ja... nie chcę walczyć. Ha? A ja niby chcę. Znaczy, to moje hobby. Złe hobby. Bardzo złe hobby. Opaki? Czemu oni nagle powtarzają po sobie? Ha, jesteś wściekła? Oczywiście. Wszyscy, którzy dręczą Ładę, bogowie, diabły, nieważne. Nie ma litości ze strony Memoki. Nikt tego nie będzie robił, o mój Boże, oni mu nakopią tylko w jej imieniu. I to się nazywają chowańce. Są wspaniali, Ładonoharo. Tak. Przywyknij, Łada. Ona jest wrogiem, demonem. Nie, ona zwykle jest miła. Ta, znaczy, kiedy nie pracuję, nigdy nie robię takich rzeczy. Prawdziwa historia. Nie wierzę ci. To jest takie piękne. I reakcja do Dohary. Raju, jesteście ciężcy. Kłamstwo prowadzi do grobu. Tak, tak, wiem, Raju. Ahem. A teraz, Ładonoharo? Jak potężna się stałaś? Dlaczego mi nie pokażesz? Przyjęte. Zaakceptowałam. No dobra. Pozwólcie, że pokażę wam moje umiejętności. Naprawdę. Naprawdę. Kolejna, co prawie damage'u nie bierze. Dobra. Co mi tu ładnie zadziała? Tak średnio. Więc może... spróbujemy ją zdezorientować. Pięknie, jak ona jest zdezorientowana, to bardzo ładnie wchodzi. Więc... Ładonohara będzie ją dezorientować. Tak samo Fukami, a reszta nawala. I to jest dobry plan. Oj, załatwione. Pięknie. Ach, jesteś silna, Ładonoharo. He? Aha, przestań prawić komplementy, kiedy jesteś naszym wrogiem. Norfi dalej się gapi. Cóż, zobaczymy się później. Po prostu jedna za drugą. A już zaraz koniec, wow. Czy my jesteśmy w ogóle blisko finału? Co? Coś jest nie tak. Coś musi się dziać w zamku. Musimy się tam szybko dostać. Niedobrze. Znowu. Ach, nie. Nie, przestań. Puść. Nie. Nie, stój. Pomocy. Ufałam ci. Jesteś okropny. Łada? Hej, poważnie, nic ci nie jest? Tak, w porządku. Kłamiesz, jesteś strasznie blada. Mówiłam, że jest w porządku, naprawdę, to nic. Co? Czuję się jak... jakbym zapomniała o czymś bardzo ważnym. Ale co to mogło być? Nie, nie mogę o tym teraz myśleć. Musimy się pośpieszyć. Ja dalej nie wierzę, że to same Kichi. Cokolwiek tam zaszło.